Jedno z najważniejszych wydarzeń w historii średniowiecznej Polski. Tragiczna zbrodnia, która doprowadziła do usamodzielnienia Pomorza Gdańskiego jako samodzielnego księstwa oraz pogłębienia rozbicia dzielnicowego kraju, jednocześnie budząca dziś wiele kontrowersji wśród historyków co do jej ostatecznego sprawcy. Mówię tu oczywiście o zjeździe w Gąsawie, a dokładniej krwawej łaźni, do której wtedy doszło. Także jeżeli chcecie wiedzieć, co się wydarzyło tego dnia, dlaczego była to dosłownie krwawa łaźnia i dlaczego Leszek Biały przebył nago blisko 2 km konno, rozsiądźcie się wygodnie. Ja jestem Domian z kanału Na Skrzydłach Historii i zapraszam was do oglądania. Na początku musimy sobie omówić drobne backstory tych wydarzeń. Jest sobie rok 1138. Umiera wtedy Bolesław Krzywousty, czyli władca Polski. Za życia miał on swego rodzaju dylemat. Mianowicie, jakby tu podzielić majątek i władzę tak, by wszystkie jego dzieci były zadowolone. No i wpadł na rozwiązanie. W teorii słabe, w praktyce jeszcze gorsze. W skrócie, kraj podzielono na dzielnice, z których każda przypadała jednemu z jego synów, a wszystko to miało działać trochę jak taka federacja. Z zaznaczeniem, iż wszystkim tym zarządzać miał najstarszy z jego potomków, dostający od razu w pakiecie Kraków. Jak mówiłem, zamysł nie należał do najlepszych, gdyż bracia bardzo szybko zaczęli walczyć między sobą o wpływy i zabijać się nawzajem. Tak dochodzimy do wydarzeń z dzisiejszego odcinka. Wszystko zaczyna się na początku XIII wieku. Wtedy to, jak zwykle, władcy dzielnic walczyli ze sobą o wpływy. Tym razem jednak doszło do zawarcia sojuszu między trzema z nich: Henrykiem Brodatym, księciem śląskim, Leszkiem Białym, księciem krakowskim oraz Władysławem III Laskonogim, księciem wielkopolskim. Ci dwaj ostatni, poza wspomnianym przymierzem, zawarli także układ na przeżycie, oznaczający w skrócie, że jeśli jeden z nich umrze bez potomka, drugi otrzyma jego dzielnicę. Z układu tego niezadowolony był bratanek Laskonogiego, Władysław Odonic, roszczący sobie prawo do jego księstwa. Jak można się domyślić, w wyniku wyżej wymienionego układu tracił on wszelkie szanse na odziedziczenie tych terenów, a jakby jego niechęć do wuja nie była jeszcze zbyt duża, ten postanowił go wygnać z terenów Wielkopolski. W tym samym czasie namiestnik Gdańska Świętopełk uznał, że w sumie to nie chce być namiestnikiem i woli być księciem, a Gdańsk to powinien być w ogóle niezależny. To właśnie do niego Odonic postanowił zwrócić się o wsparcie, słusznie zauważając, że obaj mogą sobie pomóc. Tak więc zaatakowali oni wspólnie ujście Noteci oraz Nakło, których zajęcie pozwoliło na dalsze ataki, tym razem Wielkopolski. Wszystkie te wydarzenia zaniepokoiły wymienionych na początku książąt koalicjantów, a najbardziej niezadowolony był Laskonogi, który czym prędzej postanowił odzyskać utracone tereny, ponosząc jednak sromotną klęskę w walce z bratankiem. Zwrócił się wtedy o pomoc do Henryka oraz Leszka i wspólnie w 1227 roku postanowili zwołać w Gąsawie zjazd międzydzielnicowy, gdzie polubownie miano rozwiązać wszelkie spory między książętami. Tu przejść można do pierwszego z licznych absurdów owego wydarzenia, bowiem i Władysław Laskonogi, i Świętopełk uznali, że nie pojawią się na zjeździe zorganizowanym specjalnie dla nich. Na brak towarzystwa jednak nie narzekano, bo poza pozostałymi księżętami pojawiło się tam także wielu wielmożów, zarówno świeckich, jak i duchownych. Z powodu nieobecności obu książąt, co siłą rzeczy spowodowało, jak się domyślacie, że nie bardzo dało się doprowadzić do negocjacji między nimi, uznano, że dużo prościej będzie się pozbyć zarówno władcy Gdańska, jak i Odonica. I teraz wyobraźcie sobie, że ci ludzie omawiali, jak się pozbyć tej dwójki, a ta dwójka w tym samym czasie uznała, że w sumie rozmowy są nudne i postanowiła wysłać tam oddział swojej jazdy, który pozbędzie się książąt. Już było dobrze! Poważnie ranny został wtedy Henryk Brodaty, napadnięty we własnym łożu. Przeżył on, co ciekawe, tylko dlatego, że rycerz Pregryn z Wizenburga osłonił go przed ciosami własnym ciałem. Co robił tak blisko swego władcy w trakcie jego snu? Nie wiem i może lepiej nie wnikać. Aczkolwiek istnieją różne ciekawe teorie. Zdecydowanie gorzej skończył drugi organizator zjazdu. Leszek Biały bowiem siedział sobie kulturalnie w łaźni z kolegami. Totalna chillera i utopia. Kiedy to nagle jep! Drzwi się otwierają i do środka wpada grupa wcześniej wspomnianych morderców i zaczyna robić swoje zadanie, czyli morduje. Stąd już wiecie, czemu krwawa łaźnia. Nie byli oni jednak zbyt dobrzy w swoim fachu, bo zarówno Leszek, jak i paru jego kolegów dało radę nie dość, że uciec, to jeszcze wsiąść na konie i pognać w stronę Gniezna. Ewidentnie jednak władcy zabrakło czasu na ubiór, gdyż zrobił to wszystko całkowicie nago i tak właśnie gnał przez jakieś 2 kilometry aż do wsi Marcinkowo, gdzie został ostatecznie ujęty przez oprawców i zabity. Wspomniałem jednak, że do morderstwa doszło na zlecenie Świętopełka i Odonica. Jest to jedna z popularniejszych teorii, jednakże wydarzenie całe budzi wiele kontrowersji na temat ostatecznego sprawcy. Jednym z dowodów na niekorzyść owej dwójki jest fakt, iż pewnym jest, że mordercy byli żołnierzami władcy Gdańska. Jednakże do dziś nieodgadnionym pozostaje, czy był on jedynym zleceniodawcą, czy współpracował może jeszcze z kimś. Co do Odonica, w teorii miał motywację i środki. Wydaje się więc dość oczywistym współwinnym. Dodatkowo znanym jest fakt, iż w roku 1234 zgodził się on na układ, w którym zobowiązuje się nie nastawać na życie Henryka Brodatego. Wskazuje to na dwie rzeczy. Po pierwsze, Henryk przekonany był o winie Odonica. Po drugie, Odonica Odonic niejako udowadniał tym, iż wcześniej miało to już jakieś miejsce. Teraz, poza tymi najbardziej oklepanymi teoriami, chciałbym omówić też te dużo mniej popularne. Otóż niektórzy uważają, że winnym zbrodni mogła być jedna z jej ofiar, mianowicie Henryk Brodaty. Jak pamiętacie, Leszek i Laskonogi zawarli pakt, że kto umrze pierwszy, ten drugiemu oddaje królestwo. Tak się składa, że drugi z nich był osobą dość sędziwego wieku, także jego śmierć była stosunkowo bliska. W momencie, gdyby Leszek Biały został zamordowany, do czego w końcu doszło, czym Władysław zyskiwałby jego tereny, po czym sam by umarł w niedługim czasie, to Henryk Brodaty dość łatwo mógłby objąć oba księstwa w swoje posiadanie. Tu niestety powraca fakt, iż został tego dnia poważnie ranny, ale to nie zabrania nam na szczęście poteoretyzować chwilę. Otóż gdyby teoria ta okazała się faktem, wychodzi na to, że w historii Polski mieliśmy taką biedawersję Palpatina, też lawirującego w polityce, tworzącego układy, konflikty, pozorującego atak na samego siebie, ostatecznie zgładzając wszystkich wrogów. No ale niestety pewnie tak nie było. Kolejną teorią jest ta, że to właśnie Laskonogi stał za zabójstwem. W końcu na śmierci Leszka zyskiwał bardzo dużo. Jako iż był najstarszym z książąt, mógłby rościć sobie prawa do tytułu księcia zwierzchniego. Zamordowany władca w teorii miał wtedy młodego syna Bolesława, jednak jak wiadomo dzieci umierały wtedy dość często, poza tym z racji na wiek Władysław nadal mógł próbować coś wtedy ugrać. Pikanterii teorii tej dodaje fakt, iż później faktycznie adoptował on młodego Bolka i stał się władcą na Wawelu. No ale niestety jak było najpewniej nigdy się już nie dowiemy. Skutki całej masakry były dość duże. Jak mówiłem we wstępie, Świętopełk wykorzystał okazję i oddzielił Pomorze Gdańskie od kraju, czyniąc je autonomicznym księstwem. Pogłębiło się też rozbicie dzielnicowe, gdyż wraz ze śmiercią Leszka Białego zasada pryncypatu księstwa krakowskiego została zerwana, a między dzielnicami ponownie, tyle że na większą skalę, zaczęły wybuchać wojny o władzę i wpływy. Mam nadzieję, że film wam się spodobał. Wejdźcie na mojego Discorda, serdecznie polecam, możecie tam ze mną dużo pogadać, możecie też zostawić suba. Zapraszam na Instagrama DJ. To by było na tyle, cześć! Młody dumer, ciało wyświetla rezerwę. Młody dumer, nie mam czasu na przerwę. Młody dumer, diabeł wysłał mi ofertę. Dusza i szlugi za tą piosenkę.